Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat dotyczący ogniw, ale nie tylko. Rezystancja i impedancja wewnętrzna. Te dwa pojęcia często się pojawiają, mają tą samą jednostkę i czasem są ze sobą mylone. W tym filmie postaram się przedstawić moje spostrzeżenia i wnioski, wyjaśnić co jest co, do czego służy, czym i jak to zmierzyć, w możliwie prosty sposób. Część z informacji to będą moje wnioski, z moich doświadczeń lub gdzieś zasłyszane czy wyczytane, które postaram się zweryfikować. Mogę też się mylić lub nie uwzględnić wszystkich czynników. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Na początek, co to jest rezystancja wewnętrzna? Jest to opór wewnątrz ogniwa. Może wynikać np. z szybkości procesów chemicznych. Praktycznie wszystkie rzeczywiste ogniwa posiadają taką rezystancję wewnętrzną. Jej wartość zależy od samego ogniwa oraz stopnia jego zużycia. Schemat zastępczy dla rzeczywistego ogniwa widzicie na ekranie. Jest to idealne ogniwo i rezystancja szeregowa. Jakie są konsekwencje istnienia tej rezystancji wewnętrznej? Najważniejsze to spadek napięcia oraz nagrzewanie się ogniw przy obciążeniu. Spadek napięcia wynika wprost z prawa Ohma. Im większy prąd płynie przez rezystancję, tym większy jest ten spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej i w konsekwencji niższe napięcie ogniwa. Wpływa to istotnie na wydajność prądową ogniwa. Szczególnie duże znaczenie ma rezystancja wewnętrzna przy bateriach ogniw, z których pobierane są znaczne prądy, np. w pojazdach elektrycznych czy elektronarzędziach. Mierząc prąd i spadek napięcia, możemy obliczyć tą rezystancję. Jest to tak zwana metoda techniczna. W dalszej części zmierzę w ten sposób rezystancję wewnętrzną kilku ogniw. Możemy także obliczyć moc wydzielaną na tej rezystancji, np. w postaci ciepła. Jak wynika ze wzoru, im większy prąd, tym więcej ciepła się wydziela. Oba te zjawiska, spadek napięcia i wydzielanie się ciepła, zazwyczaj są niekorzystne dla użytkownika. Dlatego im niższa rezystancja wewnętrzna, tym lepiej. Ta rezystancja w trakcie eksploatacji ogniw będzie się zmieniała. Dlatego może być potrzebne jej zmierzenie, np. w celu sprawdzenia przydatności ogniwa do dalszej pracy w danym urządzeniu. Czym jest natomiast impedancja wewnętrzna? To także jest opór wewnętrzny ogniwa, ale dla prądu przemiennego. Różnica jest analogiczna jak pomiędzy zwykłą rezystancją a impedancją. Impedancja wewnętrzna także składa się z rezystancji i reaktancji. W przypadku impedancji wewnętrznej konsekwencje jej istnienia w ogniwie są podobne do rezystancji wewnętrznej. Tu może się pojawić pytanie, po co mierzyć wartość związaną z prądem zmiennym czy przemiennym w ogniwie prądu stałego? Wartość prądu pobieranego z ogniwa może się zmieniać w czasie, na przykład kiedy zasilamy urządzenie sterowane zmienną szerokością impulsu, czy na przykład zasilamy silnik krokowy. Prawdopodobnie pomiar impedancji wewnętrznej jest mniej zależny od czynników zewnętrznych i pozwala lepiej ocenić stan ogniwa niż pomiar rezystancji wewnętrznej. I prawdopodobnie właśnie dlatego producenci podają w danych technicznych często tylko impedancję wewnętrzną, mierzoną przy określonej częstotliwości, 1 kHz. Znając te dane, można porównać impedancję wewnętrzną ogniwa z danymi producenta i na przykład ocenić przydatność czy stopień zużycia ogniwa. Z informacji, na które udało mi się trafić, wynika także, że stopień naładowania ogniwa nie wpływa na wynik pomiaru impedancji wewnętrznej. Natomiast wynik pomiaru rezystancji wewnętrznej może być zależny od stopnia naładowania ogniwa. Sprawdzę to w dalszej części filmu. Pora przejść do części praktycznej. Będzie pomiar rezystancji wewnętrznej metodą techniczną, tanim testerem oraz impedancji wewnętrznej. Na początek rezystancja wewnętrzna, metoda techniczna. Ogniwa są naładowane, schemat na ekranie. U1 to napięcie na ogniwie bez obciążenia. U2 napięcie z obciążeniem. Różnica to spadek napięcia po obciążeniu. I to prąd obciążenia. Do testu wykorzystałem ogniwa z filmu o testerach. Były w międzyczasie używane, więc pomiary wykonam jeszcze raz. Pojawiły się wtedy duże różnice w pomiarze rezystancji wewnętrznej za pomocą testera i metodą techniczną. Rezystancja wewnętrzna ogniw to kolejno 65, 250, 90 i 230 mOhmów. Na koniec będzie zestawienie, aby łatwiej wyciągnąć wnioski. Następnie dla naładowanych ogniw odczytałem rezystancję wewnętrzną z testera oraz mierzyłem impedancję wewnętrzną naładowanych ogniw. Następnie rozładowanie ogniw, ponowne odczytanie rezystancji oraz pomiar impedancji. Zebrałem dane w tabeli. W pierwszej kolumnie wyniki pomiaru metodą techniczną, w drugiej testerem ogniw naładowanych, w trzeciej testerem ogniw wyładowanych, a w czwartej pomiar impedancji ogniw naładowanych, w piątej impedancja ogniw wyładowanych. Przeanalizujmy wyniki. Dla pierwszego ogniwa znaczna różnica jest pomiędzy impedancją wewnętrzną naładowanego i wyładowanego ogniwa. Tego się nie spodziewałem. Dodam, że powtórzyłem pomiary i wyniki są zbliżone. Przeczyłoby to tezie, że wynik pomiaru impedancji jest niezależny od stopnia naładowania. Jak widać, nie dotyczy to wszystkich ogniw.
Trudno tu nawet o określenie szacunkowej impedancji wewnętrznej. Mamy znaczne różnice. Pomiar rezystancji metodą techniczną i odczyt z testera dla naładowanego ogniwa są zbliżone. Dla wyładowanego ogniwa jest nieznacznie niższy. Nie ma tu jednak dużej różnicy, której można byłoby się spodziewać, czytając informacje producenta testera. Drugie ogniwo. Tu jest bardzo duża różnica pomiędzy metodą techniczną a odczytem z testera. Prawdopodobnie wynika to ze sposobu pomiaru, ale o tym w dalszej części. Natomiast pomiary naładowanych i wyładowanych ogniw dają bardzo zbliżone wyniki. Wyniki pomiarów impedancji wewnętrznej natomiast są tu praktycznie takie same. Warto zwrócić uwagę na niewielką różnicę wartości rezystancji podanej przez tester i impedancji wewnętrznej. Co więc wskazał ten tester? Impedancję czy rezystancję? To do sprawdzenia oscyloskopem. Ogniwo trzecie. Tu metoda techniczna dała zbliżony wynik do rozładowanego ogniwa, natomiast odczytana z testerem naładowanego ogniwa jest znacznie niższa. Natomiast wyniki pomiaru impedancji różnica niewielka. I czwarte ogniwo. Tutaj także bardzo duża różnica pomiędzy metodą techniczną a testerem. Odczyty rezystancji wewnętrznej pomiędzy naładowanym i rozładowanym ogniwem także są spore. Producent testera pisał o możliwym dużym błędzie w przypadku wyładowanego ogniwa, ale wygląda na to, że błąd naładowanego ogniwa jest jeszcze większy. Natomiast pomiędzy pomiarami impedancji wewnętrznej różnice są niewielkie. Warto zaznaczyć, że pierwsze ogniwo zachowuje się nietypowo, dlatego też je wybrałem. Jest to przykład, że reguły nie zawsze się sprawdzają. Są wyjątki i warto o tym pamiętać w pozostałych ogniwach. Wpływ stopnia naładowania na wyniki pomiaru impedancji są żadne lub niewielkie. A w przypadku wskazań testera różnice w rezystancji wewnętrznej są znacznie większe. Uwagę zwraca duża różnica pomiędzy metodą techniczną a wskazaniami testera. Patrząc na pomiary, widać znaczny spadek napięcia. I z tego powodu pomiar metodą techniczną prawdopodobnie jest bliższy rzeczywistej wartości. Z czego może wynikać taka różnica? Sprawdziłem czas pomiaru. Z oscylogramu wynika, że czas obciążenia jest mniejszy niż 400 ms. Natomiast mierząc metodą techniczną jest znacznie dłuższy i spadek napięcia po czasie jest też znacznie większy niż na początku pomiaru. Jeśli macie inne wytłumaczenie tego zjawiska, zapraszam do komentowania. Na oscylogramie pokazane jest napięcie na szeregowej z ogniwem rezystancji, czyli spadek napięcia proporcjonalny do płynącego prądu. Widać także, że jest to prąd stały, czyli pomiar rezystancji, a nie impedancji. Oscylogram z pomiaru impedancji. Jak widać, do pomiaru wykorzystywane jest napięcie sinusoidalnie zmienne, o częstotliwości około 1 kHz. Tak jak podają to producenci ogniw. Można więc porównywać wyniki pomiarów z danymi producenta. Rezystancja i impedancja ogniw to dwie różne wartości, chociaż mają tą samą jednostkę. Nie można ich więc bezpośrednio porównywać. Trafiłem na informację, że rezystancja wewnętrzna jest od 1 do 5 razy większa niż impedancja. Ale przy takim przedziale krotności trudno tu mówić o przeliczaniu tych wartości. Warto pamiętać też, że pokazane przyrządy nie są prawdziwymi miernikami, nie mają wzorcowania, mogą popełniać znaczne błędy. Jeśli macie wnioski czy pytania, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.